Wybuchu powstania wielkopolskiego we Wronkach. Setna rocznica wielkiego zrywu, dzięki któremu dzisiaj tutaj możemy mówić po polsku, możemy naszą kulturą się szczycić, dzięki któremu tak naprawdę no zawdzięczamy właściwie wszystko, co można zawdzięczać swoim dziadom, swoim pradziadom. W związku z tym na dzisiejszy wieczór specjalnie przygotowaliśmy koncert, który nie pojawi się nigdzie indziej. Jest wyjątkowym dziełem wyjątkowych ludzi. Przy badaniach dosłownie prowadzonych do tego, żeby znaleźć materiały do dzisiejszego koncertu Sól Wolnej Ziemi, były tak naprawdę dokonywane odkrycia. Mam nadzieję, że Państwo docenicie przede wszystkim ten trud, który został w to włożony, ale także, że Wam się spodoba sama formuła i same aranżacje, jakie zostały stworzone. Zapraszam serdecznie na koncert Sól Wolnej Ziemi. Proszę Państwa, proszę podtrzymywać, śmiało. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Witam Państwa kwartet łódzkiej grupy kreatywnej Kolberg Rewizja w projekcie autorskim Sól Wolnej Ziemi. Proszę o gorące brawa dla Szymona Szyszki, Kamila Biadały, Karola Szczygła. Instrumentów wymieniać nie będę, albowiem mam takie nieśmiałe podejrzenie, że jesteście Państwo tą częścią publiki, która rozróżnia skrzypce od kontrabasu. Uprzedzę lojalnie, że jakkolwiek okoliczność, przy której spotykamy się, ja nazywam się Konrad Michalak, bardzo mi miło, okoliczność, przy okazji której spotykamy się, jest niesłychanie poważna i absolutnie ani mi w głowie żartować na tak poważne tematy, jakim tematem jest wolność. Aczkolwiek wydaje mi się, że odrobina zdrowego dystansu, która przecież Państwu jest dobrze znana, bowiem w kulturze ludzie bez dystansu funkcjonować nie mogą. Odrobina dystansu zawsze się przydaje i ja oczywiście zachowam wszystkie ważne komentarze, dlatego teraz chciałbym poprosić o wielkie brawa dla nieobecnych, których chcę wymienić. Mianowicie ogromne podziękowania za to, że w ogóle mogliśmy się z Państwem spotkać na tej scenie, należą się nieobecnym tutaj pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, którzy pomogli mi odnaleźć opracowania pieśni Powstania Wielkopolskiego. Poproszę dla nich o brawa. A ja Państwa chcę przywitać piękną pieśnią, która została opracowana wyłącznie w naszym autorskim wykonaniu. Pieśnią, która została przeze mnie odnaleziona w opracowaniach właśnie Romana Wilkanowicza, który był wydawcą, publicystą, literatem, ale też, a przede wszystkim powstańcem wielkopolskim, którego pamięć żywa o tamtych wydarzeniach towarzyszyła nam w historii, jak widać aktualnie również. I chciałbym zacząć od takiego utworu na otwarcie, o którego tytule i genezie powstania będę mówić już za chwilę. Słońce rozpadnie się w pyle. Za jeden
pieśni z Powstania Wielkopolskiego są rzeczą niesłychanie skomplikowaną i nieuchwytną, jeśli chodzi o źródła materialne. To znaczy, mówiąc krótko, niestety zostało nam bardzo niewiele konkretów zapisanych z tejże historii w taki sposób, żeby dało się je opowiedzieć lub zaśpiewać. Niemniej jednak ja wybrałem 5 wyjątkowych pozycji i połączyłem je w drugiej części koncertu, która za chwilę się zacznie. Połączyłem je w drugiej części koncertu, która będzie się przeplatać z częścią pierwszą, z pieśniami wielkopolskimi, zebranymi właściwie z ziemi wielkopolskiej przez Oskara Kolberga. Ktoś by mógł mnie zapytać, cokolwiek wspólnego, czy jest między Kolbergiem i tymi utworami, które zebrałem z Powstania Wielkopolskiego. Otóż, proszę Państwa, łącznik intelektualny istnieje w tej twórczości, bowiem i ta twórczość, o której mówiliśmy, czyli ta pieśń, właśnie ten walc wielkopolski, który nazwaliśmy Czemu serce tak bije ogromnie. Ta pieśń jest pieśnią rodzącej się wolności, natomiast wszystkie pieśni kolbergowskie, które Państwo za chwilę usłyszycie, pochodzą z różnych regionów Wielkopolski, a także z całego naszego kraju, ale mówią o jednej bardzo ważnej rzeczy. O tym, że poczucie tożsamościowe wolności poszczególnych regionów w Polsce, w Rzeczypospolitej, funkcjonowało dużo, dużo, dużo wcześniej niż cofając się mniej więcej do roku 1918. O tym, że wolnością i patriotyzmem, takim, który rozumiemy dzisiaj, wtedy wolnością i patriotyzmem, tym pojęciem, które próbujemy zamknąć w tym koncercie, było właśnie pielęgnowanie kultury języka, przypominanie o obyczajach, przypominanie, czym jest wspólnota żyjąca na obszarze danej ziemi, czasami nawet 20 paru kilometrów, nie więcej. I o tej właśnie wspólnocie ludowej, której niuanse obyczajowe chcemy pokazać Państwu, będzie rozprawiać część koncertu kolbergowska, którą teraz Państwo usłyszycie. Pieśń, którą zamierzam teraz wykonać, jest o tyle szczególna, że mówi o pewnym nieuchwytnym elemencie obyczajowości ludowej, o tym, jaka jest ona zwodnicza, niejasna i jak bardzo niestety surowa, w szczególności dla kobiet. A piosenka, którą zamierzamy wykonać, choć wydaje się z pozoru dość banalna, bo nosi tytuł O kotku, wymaga niesłychanego skupienia. I to jest mój ukłon w stronę pań, które tutaj nam szumnie dołączyły i pilnują naszej publiki, żeby trwała nam do końca. Moje drogie panie, to jest moje podziękowanie dla was za wytrwałość, że dałyście sobie radę, bo wbrew pozorom, tak jak i wtedy, tak i teraz, łatwo wbrew pozorom wam nie jest. Maturinku, kotek bliski suka.